Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w Infestation Survivor Stories. Nazywam się po prostu tutaj Scorpio ISS w skrócie. No i po prostu zacznijmy jakby sobie tak grać na randomowo. Po prostu co się stanie, co nam wpadnie w ręce, co popadnie, co po prostu nas zabije, to zabije. Gramy na serwerze, gdzie będzie ponad 30 osób, więc survival chcę, żeby był jak najbardziej czysty i bardzo realistyczny. Obecnie znajdujemy się gdzie? Pomiędzy Mount Massive Weather Station a NORAD Military Base. A więc możemy ruszyć na północ albo do NORAD Military Base. To będzie nasz jakby taki kierunek. I sorki za te FPS-y takie niskie, ale to jest Warsi, znaczy Infestation. Muszę się przyzwyczaić do tej nowej nazwy Infestation Survivor Stories, żeby nie było, bo Warsi już nie istnieje, więc wiecie. I będę sobie grał w trybie pierwszoosobowej, bo uważam, że trzecia osobowa do survivalu nie pasuje w ogóle. No tylko bardziej do RPG-ów typowych pasuje tryb trzecioosobowy. A tak do pierwszoosobówki to nie. Jeżeli by ktoś chciał, a ja nie mówię, bo w którymś Scorpio logu tworzyłem jakby taką rekrutację do Warsi, dawniej Warsi, teraz Infestation, i po prostu no zebraliśmy sobie taką ekipę, pamiętam, to chyba było bodajże już chyba z 10 miesięcy temu, jak nie więcej, z jednym znajomym, z którym obecnie się kontaktuję. Po prostu umówiliśmy się tak, że może se zrobimy klan i po prostu utworzymy grupę, w której będziemy mogli stworzyć rekrutację do klanu w dawnym Warsi. I po prostu to się sprawdziło. Kilka osób nawet pisało po kilku miesiącach chyba, ale stwierdziłem, że no już nikt nie grał z nas w Warsi tak często i po prostu odpisywałem, że no rekrutacji nie ma, ponieważ nikt z nas nie gra. Dlatego teraz przynajmniej na ten miesiąc sierpień, ponieważ nie wiem, nie będę często nagrywał z tego Warsi, ale po prostu chciałbym zacząć, żeby było chociaż raz w tygodniu. Nie mówię, żeby to było codziennie, bo nie chciałbym, żeby to było codziennie, w dzień klepane jedno i to samo, tylko po prostu tak, żeby to było randomowo, tak jak w przypadku MTA. To też będzie takie nazwane jakby randomowe. Zagrajmy. Może to się sprawdzić, może nie. Zobaczymy. Po prostu po północy tak najlepiej będę w to Warsi nagrywał. Najlepiej z soboty na niedzielę. Bo jak będę nagrywał wcześniej albo z rana, to mi się to w ogóle nie opłaca, bo nie ma po prostu ani klimatu, ani nie czuję strachu. Tutaj powiem wam szczerze, teraz jak jest dzień, no też nie wyczuwam zbytniego strachu. Jeżeli jest noc, to już owszem, jest czego się tu bać. Chociaż i tak uważam, że na serwerze, gdzie jest ponad 20 osób, bo uważam tam, gdzie jest najwięcej osób, pewnie się teraz niektórzy gracze mogli poprzenosić do top trójki albo top dziesiątki. Ale wbiłem tam, gdzie po prostu znałem, że jest największa ilość graczy. I co teraz? No nie wiem, przemierzamy sobie tą drogą do NORAD Military Base. Możemy już właściwie nawet za chwilę zakręcić w tą stronę i ruszyć do samego miejsca. Pójdę nawet na skróty, żebym szybciej dotarł. Tak, nie chciałem już nic więcej wrzucać z dnia 2 sierpnia, bo uznałem, że już wrzuciłem dość. Ja bym wrzucił jeszcze te nieszczęsne opening packi, to już po prostu no, za dużo by było. I tak już były 3 filmy, w pełności wystarczą.
Dzisiaj na pewno będzie Warzy. Miało być w sobotę, ale niestety no, już się nie udało. Nie wiem co z prototypem, bo prototypa muszę jeszcze skończyć, a wiem, że już mi dużo zostało. Gotika oczywiście też wrzucę, dlatego właśnie będę musiał teraz dzielić te materiały, bo znowu mam nadwyżkę serii. I tu się rodzi pytanie, co wrzucić każdego kolejnego dnia. Bo to, że jest harmonogram, to jest jedno, ale drugie, żeby to rozmyślić, co dokładnie wrzucić, to już jest po prostu sztuka. Dlatego muszę to jakoś robić tak, żeby nie było żadnych ale. Dobra, tam mamy NORAD Military Base i zaryzykuję tam wejście. Jestem odważny, survival czysty. No i tak ma być w sumie. Dlatego ruszam na Rambo. Oczywiście nie sprintuję. I czasami możecie słyszeć, że tak dziwnie pochrypuję, ale no nie wiem, od tego przyjazdu z Włoch mam wrażenie, że no troszeczkę mogę się pochorować, bo teraz znowu zmiana klimatu z tego śródziemnomorskiego na ten nasz zwykły, ten równikowy. No to no jest troszeczkę marnie. Ale cóż poradzić. No i budynki. Możemy to wszystko sprawdzić. Nie ma to żadnego problemu. Odstawiłem trochę w bok wentylator, żebyście nie musieli tego słyszeć. No bo mamy godzinę w pół do pierwszej, a i tak jest gorąco. I to jest koszmar. Ale no kiedyś to lato no musi wygasnąć. No nie może wiecznie być. Znowu przyjdzie zima i tak dalej, i tak dalej. Dobra, widzę już pierwsze zombiaki, które nie wiem, czy je ubić na spontana, czy je po prostu oszczędzić, bo im mniej zombiaków zabiję, tym mniejsze będę ryzyko wykrycia, jak i zgonu zdobywał. Dlatego najlepiej będzie, jak będę je unikał. To ma być survival, a jak ma to być survival, no to muszę się liczyć z tym, że no po prostu muszę unikać zagrożeń. Czy to ze strony tych szwendaczy, czy to ze strony innych survivorów, którzy też walczą o przetrwanie. Dobra, tu widzę wieżę patrolową, tu jakieś baraki. Mam tu nie wchodzić, no, zakaz wejścia. No, kim mnie to obchodzi? Już nie chcę klnąć na survivalu. Tu chcę wykazywać bardziej taką jakby ostrożność i czujność, więc tutaj muszę mało, a właściwie nic nie wykazywać, żadnego rage'u. No bo jak będę rage'ować, no to odcinek jest z dupy w takim razie. Okej, okay. O, tu jakieś przewieszone zombiaki. Wyglądają trochę jakby, nie wiem, zostały przyczepione. Tak, żeby przypominały strachy na wróble. Całkiem niezłe podejście do tej sytuacji. Będę szukał innej drogi przejścia, ale chyba mam wrażenie, że innej nie będzie. No i patrzcie, właśnie mamy zombiaka pierwszego. Dlatego najlepiej będzie, jakbyśmy go wyminęli. Sorki, ale wiecie, nie chcę głośniej pokasływać. Dobra. Do tego zombiaka miniemy. Okej. Ominięty. Okej, co tu mamy jeszcze? A ilu graczy w ogóle jest? O Boże, się mało zrobiło. Niedobrze. Ale no, nic na to nie poradzę. Było dużo graczy, nagle połowa serwera wyszła. Powód nieznany, ale graczy jest 16, no to i tak nie jest już źle, bo są jakieś szanse na to, że znajdziemy jakiegoś wroga, który z największą pewnością będzie chciał nas się pozbyć. Może dając jakiś temat, to co do vloga tego z Włoch, nie wiem, spróbuję go wrzucić w tygodniu. Najpierw muszę przemyśleć, czy jest sens go wrzucać, czy też nie.
A jeżeli przyjmie się ten vlog, to po prostu będę szykował jakby sesję tych zdjęć, które mam z tych Włoch i Rzymu. To no, coś się tam wygarnie. Po prostu chcę wam jakby urzeczywistnić te moje wakacje. Z mojej perspektywy to na pewno nie będą żadne zdjęcia ściągane z Google, żebyście sobie nie myśleli, że ja będę jakiś ściągacz, tylko po prostu to będzie uwiarygodnione i autentycznie wyglądające zdjęcie. Więc wiecie, sobie zawsze można porównać. Jest różnica, że to nie jest ściągane gówno, podruba, tylko po prostu własnoręcznie zrobione, cyknięte zdjęcie, no. A to zawsze można sprawdzić. Chociaż niektórych zdjęć nie da się porównać, bo one mogą niektóre wyglądać bardzo podobnie, a wręcz duplikatycznie mogą się po prostu wyróżniać tym. Dobra, to była taka krótka kwestia tematyczna tego vloga i tych Włochów. Teraz może bardziej byśmy przeszli na tą kwestię subskrypcji. Subskrypcje idą do przodu. Nie powiem, że nie. Lecz nie idą szybko. Co mnie to raczej nie dziwi. Dlatego ja się nie poddaję, no. Nie rezygnuję z tego, co po prostu nagrywam. Tylko po prostu działam dalej. Niektórzy ludzie to już mi się nawet pytają, czy ja nie mam tego przypadkiem dość. Ja oczywiście nie rezygnuję, no bo szkoda. 1100 materiałów, prawie 1600 subskrypcji, no szkoda tego odrzucać. Lepiej mieć już tyle niż, szczerze mówiąc, nic. Dobra. Tu mamy dwóch, czterech, sześciu, siedmiu. A tam, o Boże, tam to jest cała horda. Nie, to tam nawet nie będę chodził. Muszę jakoś to ominąć. Bo to w ogóle nie ma sensu. To tylko proszę się o szybką śmierć. Okej, tu coś się znajdzie w tym pomieszczonku. Nic. Czyli pustka maksymalna, ale tu mamy jakby półkę z naprawczą. O kurwa. Tu już musiałem zaklnąć, bo po prostu co to było? Tego jeszcze nie słyszałem. Może to jest przywódca hordy, a to co? Może taka animacja została głosowa dodana. O, barykada. To będzie bardzo dobra. Może na przykład wykorzystamy to na tą całą hordę. I no, coś się trzeba będzie pokombinować. Chyba stąd się tak trzaskają. Dobra, i teraz pytanie, co dalej? Tu jeden, drugi. Tu dwóch najbliższych widzę. Tam jest dwóch kolejnych. No, ryzyko podejścia jest coraz większe. No, tam widzę, że wszedł se na górkę. No nie wiem. Nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca tam iść. Z takim ekwipunkiem, które posiadam, to powiem wam szczerze, że wolałbym nie ryzykować. Tylko trzeba teraz jakąś strategię na te zombie obmyśleć tak, żeby po prostu je wyminąć i jednocześnie przeszukać kolejne budynki. Ale dobra, widzę, że tu są. O kurde. Oj, nie za dobrze to dla mnie wróży. Dobra, tu zombiak sobie idzie. Poczekamy chwilę. Jeżeli coś się zmieni, to zawsze możemy tam podejść i po prostu je zlutować. Tam do tych barykad, nie wiem czy, znaczy barykad, hangarów, nie wiem czy mi się opłaca w ogóle tam iść, ze względu na to, iż jest tam ich więcej. A tutaj to jeszcze mam jakieś szanse, chociaż tu kolejny zombiak idzie.
To mi się nie podoba. Dobra, niech sobie tu zejdzie ten ząbek. Nie ma problemu. No chyba, że tak co chwilę będą schodzić te zombie, to po prostu no nie będę tam przychodził. Trudno. Dobra, teraz mogę iść. Spróbuję. Zaryzykuję. Jakaś wronaza. Wrzeszczała. Dobra, co my tu mamy? Dobra, zombiak. Coś tam widzę, czy nie? Jakiegoś teddy beara. Pewnie leżące zombie. Wyminąłbym tego zombiaka. Tylko po prostu kwestia jest taka, czy nic mi nie grozi. Dobra, tu coś leży? Nie. Nie widać nic. Zawsze mogę go ominąć. A to jest kolejny teddy bear. Kurde, dobra. Trzeba go ubić. Okej, dobra. Pozbyliśmy się problemu. Tylko teraz zapewne tu kolejne zombiaki leżą i nie chciałbym stanąć twarzą w twarz z kilkoma zombiakami na raz. Dobra, tu mamy kolejnego teddy bear backpacka. I szczerze mówiąc nie biorę go. O, tam jakaś helka zniszczona. Spróbuję ją... O, tu jakiś item box. Tak zwany. Co tu mamy? Co to było? Dobry. Jakiś karabinek nam wypadł. Honey Badger. A, to jest... O kurde. To jest jakiś jakby... karabinek maszynowy. 5,45 razy 45 mm. Średnie obrażenia zadaje. Tu musimy uważać. Nie chciałbym znowu stanąć. Ale jakim cudem on tu się dostał? To mnie dziwi najbardziej. Bo ja go tu wcześniej nie widziałem, a tam nie ma schodów. Czyżby się tu respiły? Ciekawe, o. Tu jeszcze możemy popatrzeć. Tu zombiaka mamy. Co my tu jeszcze? Tu kolejny. Trzeba je jakoś tu zlokalizować. Tam jakiś tunel widzę. Ale zapewne w tym tunelu za ciekawie tam nie jest. Tutaj będzie ciężko przejść, bo jest trochę tych zombiaczków. Dlatego rozejrzymy się po drugiej stronie. Może tam będzie łatwiej. Choć tu już widzę parę zombiaków. Ja. O, ktoś idzie. I już mam obawę, ilu tych zombiaków idzie. Kurde. O kurde. Ale pędzi wiatr. Kurde, nie będziesz mi tu chłostał, kurde. No, poszło. Dziękuję bardzo. Dobra. Się rozejrzeć trzeba. Jeden, drugi, trzeci. A tam chyba nie widzę, żeby coś było ciekawego. Tamto mamy całą rzeszę zombiaków. To tamto nawet się nie odważy pójść. Wiecie, odważny jestem, ale nie do takiego stopnia, żeby się po prostu tak wystawić. Nie chcę ryzykować. Dobra, teraz trzeba będzie jakoś stąd uciec. Tylko teraz jak? Bo jak patrząc na to wszystko, to będzie ciężko. Czekaj, to jest... To jest tylko, kurde, replika zombiaka. O tyle dobrze. Ha? Miałem wrażenie, że mnie zombie wykrył, ale... Zdawało się. Tam mamy całą hordę. No i cmentarzyk, czyli ktoś tu musiał zginąć.
No to mamy właśnie teraz tu problem. Tam jest kolejna barykada. Tu ta kopuła. Ale wątpię, że mi się tam dostał. O kurde. Shit. Shit. Nie, ja stąd muszę jak najszybciej uciekać. O kurde. A ja cię pierdzielę. Cóż to jest? O kurde. Z czym ja będę walczył? O kuziwa. Oj, ja tu już mam wielkiego stracha. O kurde. Się boję. Kurde. No i tak to się skończyło. Ogólnie totalną porażką. Nic na to nie poradzę. Pożyłem tak z 15, max 20 minut. No cóż, starałem się jak mogłem, ale no patrząc na tę kreaturę, no to niestety ta broń nie zadziałała na niego. I wniosek jest taki, że jak zobaczysz tego umięśnionego masakratora, to uciekajcie, od razu uciekajcie i nie walczcie z tym, bo nawet kurde broń palna nie pomoże. Cóż, ja wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Jo!